Dzień dobry, cześć. Nie udało nam się w tym roku spotkać podczas Dnia Otwartych Drzwi w Kolegium Polonikum w Słubicach i niestety nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądała jesienią, czy uda nam się spotkać podczas Dnia Kandydata na UM. I dlatego cieszę się bardzo, że spotykamy się dzisiaj wirtualnie. Nazywam się Ewa Bielewicz-Polakowska i zabiorę Was w podróż po Kolegium Polonikum w Słubicach. Przedstawimy Wam nasze kierunki studiów i opowiemy o życiu na polsko-niemieckiej granicy. Zaczniemy od powitania przez profesora Tadeusza Walasa, prorektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeniesiemy się na chwilę pod budynek rektoratu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szanowni Państwo, zapraszam Was do Kolegium Polonikum w Słubicach. Kolegium Polonikum jest placówką wspólną, którą prowadzimy razem z Europejskim Uniwersytetem w Jadlinie. W Kolegium Polonikum możecie przeżyć przygodę życia, podejmując studia na jednym z kilku prowadzonych tam kierunków studiów. W okresie pobytu w Słubicach niewątpliwie poznacie bardzo wiele koleżanek i kolegów, nie tylko z Polski, nie tylko z Niemiec, ale także z wielu innych państw położonych w Europie, w Azji, a nawet na innych kontynentach. Kolegium Polonikum jest obiektem bardzo nowoczesnym, przygotowanym do przyjęcia Was w charakterze studentów. W Kolegium Polonikum będziecie nie tylko studiować, ale także możecie tam zamieszkać. Kolegium Polonikum prowadzi bowiem bardzo nowoczesne domy studenta, w których niewątpliwie będziecie mogli spędzać czas poza zajęciami, jakie dla Was będziemy prowadzić. Zapraszam Was do Kolegium Polonikum w Słubicach. Bardzo dziękujemy Panie Rektorze za te słowa skierowane do naszych widzów, do kandydatek i kandydatów. A teraz Pan dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Kolegium Polonikum, opowie Wam, dlaczego Kolegium Polonikum w Słubicach, dlaczego warto wybrać studia na polsko-niemieckim pograniczu. Drogie kandydatki i drodzy kandydaci na studia w Kolegium Polonikum. Nasza transgraniczna placówka wspólna dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dla Europejskiego Uniwersytetu Wiedlina we Frankfurcie nad Odrą oferuje Wam nie tylko akademicki program kształcenia, ale również życiową przygodę. O tym, co możecie studiować, dowiecie się w innym miejscu. Ja powiem tylko, że tutaj na granicy zdobędziecie doświadczenia, których nie zdobędziecie w głębi żadnego innego kraju, nawet jeśli będzie to kraj inny niż Polska. Możecie studiować na jednym, na drugim lub na obu uniwersytetach jednocześnie, zdobywając dwa dyplomy, zależnie od tego, jaki kierunek studiów wybierzecie. Możecie mieszkać po polskiej, po niemieckiej stronie. Zawsze dostaniecie jakieś miejsce w akademiku. Możecie również poruszać się przez granicę codziennie. Możecie uczestniczyć w życiu kulturalnym Słubic, które jest bardzo bogate, Frankfurtu, które jest równie bogate. Możecie udzielać się w organizacjach studenckich, których tutaj na miejscu jest ponad 30. Możecie również zbierać doświadczenia praktyczne w organizacjach pozarządowych w Słubicach, we Frankfurcie. W samym Kolegium Polonikum jest ich zarejestrowanych 5. Możecie również pracować, czy to jako praktykanci, czy za pieniążki. Berlin jest pod bokiem, u nas nikt z głodu nie umarł. Zatem studiujcie, nabywajcie doświadczeń, bawcie się dobrze, przyjeżdżajcie do nas, a zbierzecie punkty, które Wam opłacą się w ciągu późniejszego życia. Dziękujemy bardzo Panie Dyrektorze za te słowa. Teraz przejdziemy do kolejnego przystanku naszej podróży. Przedstawimy Wam teraz nasze kierunki studiów. Zaczniemy od pierwszego z nich, najstarszego, polsko-niemieckie studia prawnicze. Ponad 1000 absolwentów. Wielu z nich osiągnęło bardzo wysokie sukcesy zawodowe. Pracuje
w instytucjach Unii Europejskiej albo w wielu znanych kancelariach. Także wielu z nich wybrało akademicką drogę zawodową i kształci już kolejne pokolenia studentów właśnie tutaj, na polsko-niemieckich studiach prawniczych. O tych studiach opowiedzą Wam nasi studenci Pola i Janek. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja jestem Janek. A ja jestem Pola. I jesteśmy studentami GPL-a, czyli polsko-niemieckich studiów prawniczych. Czyli studiujemy jednocześnie na Europejskim Uniwersytecie Wiodrina we Frankfurcie nad Odrą i na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytacie się zapewne, jak to jest możliwe, że studiujemy zarazem w Poznaniu, jak i we Frankfurcie nad Odrą. I jest to możliwe przez współpracę obu tych uniwersytetów i przez wspólną ich placówkę w Słubicach, która nazywa się Collegium Polonicum, gdzie mamy zajęcia w języku polskim z profesorami, którzy przyjeżdżają do nas z Poznania, oraz zajęcia w języku niemieckim w budynkach Wiadriny, które znajdują się tuż za mostem. Są to takie studia dwa w jednym, ale w tym momencie powiedziałbym bardziej trzy w jednym, bo w 5 lat robicie nie jeden, nie dwa, ale aż 3 dyplomy. I chodzi nam tu o polski tytuł magistra prawa i o 2 niemieckie tytuły, bachelora i mastera prawa niemieckiego. Studia dwa w jednym oznacza, że w ramach jednego kierunku uczymy się o 2 systemach prawnych. O polskim systemie prawnym oraz o niemieckim systemie prawnym. A ponieważ studiujemy na Uniwersytecie Europejskim, profesorowie bardzo często wspominają nam o jakichś innowacjach z prawa francuskiego, z prawa amerykańskiego, a prawo europejskie jest jednym z nauczanych tutaj przedmiotów. Tak, i jeżeli już mówimy o profesorach, to to są naprawdę wybitne jednostki, które podczas swojego nauczania kładą nacisk nie tyle na to, żebyśmy zdobyli tą praktyczną wiedzę, ale na te tak zwane soft skillsy, czyli na to, żebyśmy potrafili praktycznie wykorzystać to, czego się nauczymy w międzyczasie. Czyli przede wszystkim na to, żebyśmy potrafili zbudować własne zdanie, później to zdanie argumentować i na to, żebyśmy potrafili dyskutować, bo to właśnie te soft skillsy decydują o tym, czy na rynku pracy się sprawdzimy, czy nie. Mi osobiście bardzo podoba się to, że zajęcia mamy w różnych grupach. Mamy zajęcia, mamy wykłady w grupach większych, gdzie słuchamy profesorów oraz mamy ćwiczenia, gdzie w mniejszych grupach myślimy nad rozwiązaniem problemu prawnego. Jeśli mamy jakieś pytania, to od razu możemy je zadać wykładowcom, a jeśli chcemy, to nawet profesorom możemy napisać maila i żadne z naszych pytań nigdy nie zostaje bez odpowiedzi. Moim ulubionym przedmiotem tutaj jest prawo cywilne, zarówno w wersji polskiej, jak i w wersji niemieckiej oraz prawo europejskie. No ja poszedłem w zupełnie inną stronę i na przykład ja upodobałem sobie prawo karne, zarówno to polskie, jak i to niemieckie. W życiu trzeba podejmować bardzo dużo decyzji. Ja długo walczyłam z tym, czy mam studiować w Polsce, czy mam studiować w Niemczech. Na szczęście znalazłam ten kierunek i mogę studiować w obydwu państwach jednocześnie. W dodatku Uniwersytet Europejski Wiadrina króluje w czołówkach różnych rankingów szkół wyższych w Niemczech i cieszy się upodobaniem studentów. Oczywiście i w tym miejscu warto też wspomnieć, że ten kierunek jest bardzo szczególny też ze względu na kontakt, jaki jest między studentami. My znamy zarówno studentów z wyższych, jak i niższych semestrów, a co najważniejsze, mamy kontakt z absolwentami tego kierunku, przez co wiemy bardzo dobrze, jak mogą rozwinąć się ścieżki kariery po tym konkretnie kierunku. Mamy większą motywację do nauki, bo wiemy, że decyzja, którą podjęliśmy, nie zamknęła nam absolutnie żadnych dróg kariery, a otworzyła nam naprawdę wiele nowych drzwi i dostarcza nam nieograniczonych możliwości. Absolwenci naszego kierunku pracują w międzynarodowych kancelariach, w działach prawnych czy działach HR różnych międzynarodowych korporacji, w instytucjach europejskich oraz są profesorami, z którymi także mamy zajęcia. Więc widząc to, mamy jeszcze większą motywację, żeby te studia ukończyć i też znaleźć się kiedyś na ich miejscu. No to podsumowując tak jakby to wszystko, co teraz powiedzieliśmy, 3 dyplomy w 5 lat. 2 w jednym. Robimy polski i niemiecki język z polskim i niemieckim systemem prawa. Oraz jest trzeba powiedzieć, to jest najważniejsze przecież, jest to taki jedyny kierunek na świecie. Tak, więc jeżeli jesteście na rynku pracy i konkurujecie z kimkolwiek, a jesteście absolwentami jedynego takiego kierunku na świecie, no to nie musimy chyba mówi samo za siebie, prawda? Macie po prostu przody. Tak.
Nic dodać, nic ująć, no po prostu zapraszamy. I do zobaczenia w październiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. A jakiego kierunku nie mogło tutaj u nas zabraknąć? Jesteśmy na polsko-niemieckim pograniczu, czyli mamy tutaj również germanistykę międzykulturową. Jest to idealny kierunek, który wpisuje się właśnie w ideę Collegium Polonicum w Słubicach. I czym się różni germanistyka międzykulturowa od tradycyjnej filologii, opowie o tym dr Antonina Balfans, koordynatorka tego kierunku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym opowiedzieć Państwu kilka słów o germanistyce międzykulturowej. Tak jak powiedziała moja koleżanka Ewa Bielewicz-Polakowska, jest to jedyny swego rodzaju kierunek na granicy. Właśnie, germanistyka. Germanistyka, wiemy, to jest filologia, to jest kierunek normalnie, na którym poznaje się przede wszystkim język niemiecki, poznaje się literaturę, poznaje się kulturę, uczy się różnych przedmiotów lingwistycznych i podobnych. Natomiast germanistyka międzykulturowa wychodzi z trochę innego założenia, to znaczy kultura niemiecka, ale co to jest kultura niemiecka? Czy jest czysta kultura? Chyba nie. Kultura zawsze jest czymś, co jest w procesie, w co włączają się różne kultury. Jest to jak gdyby zbiór, który ciągle się rozwija, który ciągle jest w ruchu i tak też widzimy właśnie germanistykę, czyli kulturę niemiecką w związkach międzykulturowych, w przestrzeniach z kulturą francuską, z kulturą czeską, słowacką, kulturą polską, ale też innymi kulturami pozaeuropejskimi. Dlatego studentami naszymi są i studentkami są osoby z Polski, z Niemiec, są osoby trójjęzyczne, są osoby z Europy Wschodniej i Zachodniej, spoza Europy mamy studentów azjatyckich i studentki. Także to jest taki koktajl jak gdyby międzykulturowy, który działa bardzo dynamicznie. Nasi studenci, studentki są aktywni nie tylko na studiach, nie tylko uczą się, prowadzą własne projekty, mini projekty badawcze, ale wychodzą też na zewnątrz, wychodzą do szkół dwumiasta, czyli Słubic i Frankfurtu nad Odrą, wychodzą do instytucji, przyglądają się temu, jak działa dwumiasto, bo jest to przykład, na którym można właśnie tą międzykulturowość obserwować, uczyć się jej i nieść dalej do miejsc, skąd studenci i studentki przychodzą, a potem od nas odchodzą. Może parę słów takich formalnych, jak to wygląda w praktyce. Więc tak jak już powiedziano, jest to kierunek wspólny, prowadzony przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego w Jadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mamy dwie uczelnie, mamy dwa dyplomy, dwa, nie trzy jak prawo niestety, ale dwa, dyplom UAM-u i dyplom Jadriny, oraz, ale to jest jeden kierunek, jest jedno miejsce. Nasi studenci, nasze studentki uczą się w Collegium Polonicum, często też korzystają z kampusu Jadriny, który jest parę minut piechotą oddalony od nas. I jeżeli chodzi o dyscypliny, takie już ściśle naukowe, to germanistyka międzykulturowa obejmuje trzy. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i językoznawstwo. Do tego w programie mamy bardzo intensywną naukę języka niemieckiego, oczywiście dla osób, które uczą się tego języka jako obcego, ale uwaga, dla osób, które znają niemiecki jako ojczysty, obowiązkowa jest nauka języka polskiego, żeby na granicy te wszystkie elementy, o których mówiłam, poznawać, uczestniczyć w nich, obserwować. Do tego dochodzą kompetencje stosowane, tak to nazywamy. To są na przykład treningi międzykulturowe, to są treningi pisania naukowego, czyli akademickiego, różnych gatunków tekstów. To są kompetencje pracy w projektach, na przykład public relations, czy pisanie wniosków projektowych, czy management, zarządzanie projektami. To są takie kompetencje, których potrzeba każdemu na rynku pracy, nie tylko osobom, które studiują gospodarkę, czy przedmioty gospodarcze. Co jeszcze? Nasz kierunek jest małym kierunkiem.
Dlatego wszyscy się znamy, jest to kierunek bardzo rodzinny, nie ma jakiejś takiej hierarchii między wykładowcami a studentkami, studentami. Jesteśmy wszyscy wielką, niewielką, małą rodziną, ale dobrze się rozumiejącą. Wykładowcy, o tym jeszcze nie powiedziałam, wykładowcy przyjeżdżają do nas z Poznania co tydzień, teraz nie, ale kiedy sytuacja jest normalna, to mamy wykładowców i wykładowczynie z Poznania, mamy wykładowczynie i wykładowców z Viadriny, czyli z Frankfurtu nad Odrą, i przyjeżdżają oni do nas. Nie jest tak jak na innych kierunkach podwójnych, że na przykład studenci studiują najpierw na jednej uczelni, potem na drugiej, muszą się przeprowadzać. Nie, u nas wszystko jest w jednym. Kierunek w przyszłym roku obchodzi dziesięciolecie. Mamy nadzieję, że przyjadą do nas wszyscy absolwenci, absolwentki. I mamy nadzieję, że wy, państwo słuchający nas teraz, też będziecie uczestniczyć w tym święcie jako studentki i studenci. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz przejdziemy do kolejnego przystanku naszej podróży. Rekrutacja. Na pewno wielu z was zadaje sobie pytanie, jak zostać studentem, studentką polsko-niemieckich studiów prawniczych czy germanistyki międzykulturowej. Często dostajemy wiele pytań, jakie wymagania trzeba spełnić, jakie dokumenty trzeba złożyć. I połączymy się teraz z moją koleżanką z Viadriny, Agnieszką Schmidt, która opowie wam, jak wygląda rekrutacja po stronie niemieckiej, którą najpierw trzeba przejść, aby zostać studentem, studentką polsko-niemieckiego kierunku studiów. Halo, dzień dobry kochani. Mam nadzieję, że trochę was jest, mimo pięknej soboty i pięknej pogody. Nazywam się Agnieszka Schmidt, pracuję na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, jestem koordynatorką do spraw polskich studentów oraz marketingu i staram się z całych sił pomagać i w rekrutacji, informować i być na miejscu, być pomocną dla wszystkich naszych polskich studentów. Rekrutacja dla kandydatów z Polski nie jest skomplikowana. Jeżeli chodzi o warunki, to należy mieć ukończone liceum ogólnokształcące, zdaną maturę i tutaj nie ma wymogów co do przedmiotów oraz poziomu oraz trybu, jak w tej chwili, czyli może to być matura tylko i wyłącznie pisemna, znać język i mieć na to odpowiedni certyfikat. Jeżeli kandydat nie posiada odpowiedniego certyfikatu, ale zna język, to podstawą przy rekrutacji jest zdana matura z języka niemieckiego. Natomiast my w późniejszym czasie, to jest przeważnie w połowie września, zapraszamy takich kandydatów do egzaminu, który się nazywa DSH. Jest to egzamin językowy, który można zdać u nas. Egzamin ten jest poprzedzony też kursem przygotowawczym. W tej chwili kurs ten będzie odbywał się online, natomiast egzamin już fizycznie już trzeba będzie się pokazać u nas na uczelni. Oczywiście będziemy zachowywać wszystkie środki ostrożności sanitarnej. Dokumenty należy wysłać w formie papierowej do nas na Viadrinę. W tej chwili do dnia 15 września rekrutacja została specjalnie ze względów na pandemię przedłużona. Można również, istnieje taka możliwość, żeby dosłać świadectwo maturalne później, jeżeli ktoś z wiadomych względów nie otrzymałby tego świadectwa do tego terminu. Następnie my się sprawdzamy dokumenty formalnie, zgłaszamy się do kandydata i następny kandydat musi się zaimatrykułować, czyli zapisać ostatecznie zarówno u nas na Viadrinie, jak i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tutaj dzięki Kolegium Polonicum nie musicie jeździć do Poznania, wszystkie formalności i całą pomoc uzyskacie na miejscu. Również
jak już zostało wcześniej wspomniane, jest możliwość zakwaterowania zarówno w Słubicach, jak i we Frankfurcie. Również istnieje możliwość uzyskania stypendium startowego. Jest to stypendium, które ma być dla Was pomocą w tych pierwszych miesiącach na uczelni czy też w innym kraju i są to 3000 euro w ciągu pierwszego roku. Także to jest nasza pomoc. Ja również jestem na miejscu. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, nie wiem wszystkiego, ale wiem, kto wie, kto jest kompetentny. Do tego oczywiście służymy też pomocą i psychologiczną. Również jest pomoc kumeniczna, jest ksiądz. Także myślę, że nie będziecie się czuć samotni po prostu, mimo że wydawałoby się, że to jest inny kraj, ale jednak dzięki tej współpracy, temu dwumiastu, jak to nazywamy, Słubice i Frankfurt, można się poczuć tak jak w domu, ale skorzystać też z tego, że studia są w innym kraju i pogłębić swoje kompetencje interkulturowe. Ja chętnie jestem do Waszej dyspozycji, jeżeli będziecie mieć jakieś dalsze pytania, to zapraszam mailowo, telefonicznie, znajdziecie moje dane na naszej stronie internetowej i oczywiście zapraszam do rekrutacji, czekamy tutaj na Was. Dziękujemy bardzo. Jeśli już przeszliście pozytywnie rekrutację po stronie niemieckiej, to na pewno w skrzynce pocztowej będzie czekał na Was list z uczelni. I potem na pewno będziecie również zadawać sobie pytanie, co dalej, co muszę jeszcze zrobić, aby być również zaimmatrykulowanym po stronie polskiej, czyli na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. O tym i także jak wygląda pomoc materialna dla naszych studentów, jakie są najczęściej zadawane pytania przez kandydatki, kandydatów na studia, opowiedzą Wam moje koleżanki z naszego działu spraw studenckich, Sylwia Cor i Olimpia Kozłowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak już nasza koleżanka, pani Ewa Bielewicz-Polakowska wspomniała, jak tylko Państwo przejdziecie przez rekrutację na Uniwersytecie Europejskim w Jadrina, zapraszamy oczywiście do nas, dlatego że kierunki, na które się zapisujecie, są kierunkami wspólnymi, gdzie studiujecie na obu uniwersytetach. Jak wygląda rekrutacja po stronie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza? Jest taka sama jak na wszystkie kierunki właśnie w tym uniwersytecie. Musicie zalogować się i utworzyć sobie konto kandydata na profilu kandydata w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Około połowy sierpnia ruszają rekrutacje na nasze wspólne kierunki tutaj właśnie po polskiej stronie. I to jest ten czas, kiedy powinniście założyć sobie konto. Prawda? Tak, dokładnie. Kolejny krok, jaki należy zrobić, to oczywiście założenie konta, wgranie wszystkich wymaganych dokumentów. My w tym zakresie jesteśmy z Wami w ciągłym kontakcie. Możemy pisać do siebie maile, dzwonić, dopytywać, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość. I oczywiście do takiego kontaktu w trakcie rekrutacji Was zapraszamy. Nasze rekrutacje kończą się w połowie października i jakby w drugiej połowie października stajecie się już pełnoprawnymi studentami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie szczegóły są oczywiście dostępne na stronie zarówno UAM-u pod kierunkami studiów, tam zwróćcie proszę uwagę, żeby to były kierunki studiów dedykowane Kolegium Polonikum w Słubicach, ale oczywiście też na naszej stronie Kolegium Polonikum, jakby naszej stronie macierzystej. Jak już jesteście studentami, możecie starać się o wsparcie, o pomoc socjalną i tutaj poproszę Olimpię, moją koleżankę, o to, żeby Wam o tym opowiedziała.
Tak, o pomoc materialną można się starać zarówno po niemieckiej, jak i po polskiej stronie. Jedno drugiego nie wyklucza. Po polskiej stronie są stypendia socjalne dla studentów, zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w akademikach. Jeżeli ktoś ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to też takie stypendium może uzyskać. No i jest też zapomoga, to jest taka jednorazowa pomoc materialna z przyczyn losowych. A po pierwszym roku, jeżeli ktoś ma średnią wysoką co najmniej 4,0, może się również starać o stypendium rektora. Wszystkie te stypendia, które są dostępne dla naszych studentów, są dostępne na portalu, na koncie studenta i student się sam musi starać o to stypendium, czyli musi złożyć wniosek. Nie otrzymuje z automatu takiego stypendium, także to też proszę pamiętać, tak? Że takie stypendia na wniosek studenta można otrzymać. Wysokość to też jest różna takich stypendiów, bo jest od 250 na przykład stypendium socjalne do 1000 zł. Zależy od dochodów, jaki student ma. Stypendium dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem, no to też jest 550 zł miesięcznie takie stypendium wypłacane. No a rektorskie to też zależy, jakie są osiągnięcia, bo to osiągnięcia nie tylko są za wyniki w nauce, ale też są osiągnięcia sportowe, artystyczne i takie stypendium się waha od 400 zł nawet do 1600. Także zachęcamy do aktywnego udziału zarówno w zajęciach sportowych, artystycznych, w konferencjach, gdzie można po prostu też uczestniczyć i za to wszystko są później punkty. Co jest jeszcze ciekawego w naszych kierunkach? Tutaj już na pewno wielokrotnie padło, ale my chcemy to podkreślić. Jesteście studentami obu uniwersytetów. W dwóch krajach, w jednym dniu właściwie przekraczacie granice i studiujecie równocześnie w dwóch różnych państwach, także to jest na pewno ciekawe. Na pewno pod kątem interkulturowym, językowym studia są bardzo interesujące. Pod kątem towarzyskim opowiedzą wam potem nasze studentki. A my jeszcze chcemy podkreślić to, że na dwóch wspólnych kierunkach, na kulturoznawstwie i na germanistyce, dostajecie dwa dyplomy. Na prawie jest to już dyplom wspólny obu uniwersytetów. Więc pozostaje nam tylko zachęcić was do podjęcia studiów w Kolegium Polonikum w Słubicach. Jest ciekawie, miło, sympatycznie. Zapraszamy do zadawania pytań, do maili, do czytania strony i mamy nadzieję, że się zobaczymy wkrótce. Zapraszam. Dziękuję wam bardzo. Jeśli pamiętajcie też, jeśli macie jakieś pytania dotyczące rekrutacji naszych kierunków studiów, zawsze możecie zadać je nam tutaj na Facebooku, napisać maila, zadzwonić, chętnie wam pomożemy, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Przedstawiliśmy wam teraz dwa nasze kierunki studiów, prawo i germanistykę, ale studia to nie tylko nauka. Studia to najpiękniejszy okres w życiu młodego człowieka, okres, w którym zawieramy przyjaźnie, w którym wkraczamy w początek naszej drogi zawodowej. Bierzemy udział w różnego rodzaju organizacjach studenckich, życiu studenckim. I o tym, jak wygląda to życie studenckie na granicy, opowiedzą wam nasze studentki Kasia i Marta. Cześć, bardzo miło, że możemy was dzisiaj gościć tutaj, wszystkich państwa i przede wszystkim was, drodzy kandydaci. Mamy nadzieję, że już w październiku się tutaj z wami spotkamy. Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć wam o tutaj specyfice tego życia studenckiego, które można tutaj sobie wieść w trakcie studiów. Na pewno taką nowością, z którą mogliście się do tej pory nie spotkać, jeżeli braliście pod uwagę inne kierunki studiów, nie tutaj w naszej jednostce, to jest brak takiej międzynarodowości właśnie w innych miejscach. U nas ta międzynarodowość, ta transgraniczność jest widoczna na każdej płaszczyźnie życia studenckiego, zaczynając od stricte studiów, nauki, egzaminów, kończąc na wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich, czy nawet zawieraniu właśnie przyjaźni, mieszkaniu na akademikach.
Ta transgraniczność u nas pojawia się w wielu różnych aspektach i to jest bardzo fajne, daje Wam bardzo dużo możliwości, przede wszystkim rozwoju językowego i tu nawet nie tylko języka niemieckiego czy też angielskiego, ale również innych języków. Tak jak tutaj nasi koledzy i koleżanki oraz panie Wam wspomniały, mamy wiele studentów z różnych krajów, między innymi z Chin, Słowacji czy nawet krajów Ameryki Łacińskiej. Także to daje Wam bardzo duże możliwości poznania różnych kultur, różnych języków oraz rozwijania tego. Już a propos międzynarodowości, mamy dostęp do darmowego biletu na całą Brandenburgię i Berlin, co skutkuje tym, że można naprawdę bardzo dobrze zwiedzić sam Berlin, jak i okolice Brandenburgii, które może są trochę niedoceniane, ale można tam naprawdę wyroki znaleźć, plus też można dzięki temu biletowi poznać więcej znajomych z Niemiec, podszkolić swój język. Dokładnie. Co do języka, wielu z Was się nas o to pyta, a też wielu z Was pewnie ma takie wątpliwości co do studiowania w obcym języku. Naprawdę nie musicie się tego obawiać. Ten język nie jest tutaj barierą. Wiadomo, trzeba go znać na poziomie w miarę komunikatywnym, natomiast bardzo duży rozwój języka następuje podczas studiów. Tutaj macie możliwość rozwinięcia go pod takim względem zarówno naukowym, czyli na przykład poprzez zajęcia związane stricte z językami, ale również pod względem takim stricte praktycznym, tak? Czyli pod względem właśnie na przykład takiego życia towarzyskiego, które możecie tutaj wieść u nas na właśnie pograniczu. Co do jeszcze jednej rzeczy, która również może być dla Was trochę taka zadziwiająca i też pewnie wielu z Was może mieć z tym problem i pytanie takie, co z pobytem tutaj w Słubicach? Gdzie możecie mieszkać? Gdzie możecie tutaj sobie znaleźć jakiś lokum na czas studiów? Bardzo dobrą alternatywą są u nas akademiki. Akademiki są takim słowem, które zapewne wielu z Was może się kojarzyć dość źle z taką bardzo dużą grupą, powiedzmy, no pokoi, tak, i tak dalej. Natomiast u nas jest miasteczko akademickie, u nas jest osiedle akademickie, na osiedlu akademickim mamy 4 akademiki, mamy również boisko do koszykówki, boisko do tenisa, siłownię oraz parking, który jest dla wszystkich mieszkańców bezpłatny. Przede wszystkim bardzo fajną rzeczą jest to, że akademiki są położone w centrum miasta. Dosłownie do najbliższego sklepu macie 2 minuty pieszo, na uczelnię tutaj po polskiej stronie to jest jakieś 10 minut bardzo wolnym tempem, a po stronie niemieckiej na Europejski Uniwersytet Wiedrina powiedzmy takie 15 minut. Także to jest bardzo, bardzo dobre położenie. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć w nawiązaniu do tego, Marta, co powiedziałaś wcześniej a propos tego biletu, że kursuje u nas autobus właśnie transgraniczny między dwoma miastami, który też umożliwia i ułatwia przemieszczanie się pomiędzy na przykład Uniwersytetem Europejskim Wiedrina, a Kolegium Polonikum tutaj w Słubicach. Autobus ten kursuje aż od akademików właśnie na niemiecką stronę, także jest to bardzo dobre rozwiązanie. Wracając jeszcze do samych akademików, bo zapewne zastanawiacie się, jaki jest standard, jakie są pokoje. U nas miejsce w akademiku znajdzie praktycznie każdy. Dodatkowo nasze akademiki wyglądają na tej zasadzie, że są to takie małe mieszkanka. Jedno mieszkanko składa się powiedzmy z 5-6 pokoi, maksymalnie dwuosobowych. To znaczy te pokoje są właśnie jedno- bądź dwuosobowe. Każdy pokój ma jedną swoją własną łazienkę, bez względu na to, ilu jest osobowy. Plus dodatkowo kuchnia nie jest na całe piętro, ale właśnie na to jedno małe mieszkanko. Także jest to bardzo dobra alternatywa, dlatego że my sobie tam tworzymy taki właśnie swój mały, powiedzmy, dom. Drugi dom, można to tak powiedzieć. Tak, no i kolejnym fajnym aspektem są właśnie akademiki po stronie niemieckiej. Tutaj Marta, poproszę Cię, żebyś mogła coś powiedzieć na ten temat. Tak, jest rzeczywiście bardzo ciekawa opcja, ponieważ no wiadomo, za akademiki w Niemczech, tutaj we Frankfurcie nad Rhein trzeba trochę więcej zapłacić, ale otrzymuje się też wyższy standard i wyglądają one jednak zupełnie inaczej, bo tak jak Kasia wcześniej mówiła, że tam mamy tylko miasteczko akademickie w Słubicach.
to w Niemczech są to jednak powiedzmy 6 różnych budynków porozrzucanych w całym Frankfurcie. 2 są bardzo blisko Uniwersytetu Europejskiego Wiedrina. No jeden jest 10 metrów, też bardzo blisko przejścia granicznego. No i one to już się bardzo różnią, nie jest tak jednolicie jak w Słubicach, ponieważ w niektórych mieszkaniach, znaczy właśnie można też na akademikach własne jakby małe mieszkanie wynająć. Może to być też po prostu duży pokój z łazienką i kuchnią, albo też czasem jest bez łazienki, kuchnia jest wspólna, no i łazienka też. Także to już się bardzo różni, ale tak. Dokładnie. I u nas tak z tego, co my się orientujemy, jednak przeważająca część właśnie osób mieszka w akademikach, bo naprawdę te akademiki zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej są bardzo dobrze rozwiązane, zarówno pod względem takim logistycznym, lokalizacji, no ale przede wszystkim pod względem standardu, tak? I też właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, nie macie się co obawiać, u nas na pewno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej, każde swoje miejsce do mieszkania i tutaj spędzenia czasu, że tak powiem, na studiach będzie miał. Kolejnym ważnym aspektem, o którym tutaj chciałybyśmy Was poinformować, może troszeczkę opowiedzieć, są wszelkiego rodzaju instytucje studenckie, koła naukowe czy organizacje studenckie, które tutaj u nas na Kolegium Polonikum w Słubicach działają. Może zacznę tutaj krótko opowiadać o Radzie Samorządu Studentów Kolegium Polonikum UAM. Jest to organizacja studencka, jest to samorząd studencki. My tutaj z koleżanką mamy przyjemność właśnie do tej organizacji studenckiej należeć. Przede wszystkim zajmujemy się taką działalnością statutową, ale w nawiązaniu właśnie do życia studenckiego organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia, eventy dla studentów po to, żeby tutaj Wam troszeczkę urozmaicić czas, pomóc może też się wdrożyć, wiadomo, tutaj w nowe środowisko, tak, nowy obszar. I z takich głównych wydarzeń to organizujemy m.in. bal absolutoryjny coroczny, absolutorium, czy też takie też akcje charytatywne, jak co roku organizowana szlachetna paczka, czy też zbiórka dla zwierzaków bezdomnych w okresie jesienno-zimowym. Także tutaj na tym poziomie, że tak powiem, naszej działalności na pewno wiele dla siebie moglibyście znaleźć. I oczywiście zapraszamy, jak już zostaniecie naszymi studentami, a mamy nadzieję, że tak będzie, to zapraszamy do uczestnictwa i współdziałania w Radzie. Kolejnym kołem naukowym z kolei, o którym tutaj warto by było wspomnieć, bo jest to bardzo dobra alternatywa pod względem nauki praktycznej dla studentów prawa, jest Studencka Poradnia Prawa, która tutaj u nas w Kolegium Polonikum działa. Do Studenckiej Poradni Prawa zapraszamy właśnie studentów, którzy zdecydują się na ten kierunek prawa polsko-niemieckiego. Jest to, myślę, dość fajna alternatywa przede wszystkim dla takiej praktycznej nauki w zawodzie, dlatego że macie okazję tam nie tylko sprawdzić się właśnie pod względem, że tak powiem, prawnym, ale przede wszystkim pod względem pomocy ludziom, którzy po prostu tego potrzebują. I daje Wam to bardzo duże możliwości, bardzo dużo takiej nauki właśnie nie tylko teoretycznej, tak, którą będziecie mieli na zajęciach, czy też tej nie tylko takiej nauki praktycznej na ćwiczeniach, które będziecie mieli prowadzone w ramach kierunku, ale właśnie sprawdzenia tego potem już w praktyce. Także również do tego serdecznie zachęcamy, naprawdę warto by było się nad tym zastanowić. Działają u nas także takie wszelkiego rodzaju inne organizacje studenckie, takie jak na przykład chór akademicki, który uświetnia nam wszystkie tutaj uroczystości nasze na Kolegium Polonikum, czy na przykład duszpasterstwo akademickie, które zawsze tutaj też działania Kolegium Polonikum dodatkowo wspiera, właśnie też związane na przykład z takimi akcjami charytatywnymi, powiedzmy jak szlachetna paczka, czy to zbiórka dla zwierzaków bezdomnych. Więc myślę, że z tych takich ważniejszych i bardziej działających, powiedzmy, instytucji, które mogłyby Was ewentualnie na pierwszy rzut oka zainteresować, byłyby te 4, które wymieniłam. Dodatkowo działają też inne, no ale to już w zależności od Waszych zainteresowań. Możecie zawsze sobie tutaj coś znaleźć, żeby troszeczkę to takie życie studenckie związane stricte z nauką czy też pracą po prostu sobie urozmaicić.
Tutaj chciałam jeszcze na koniec wspomnieć o atmosferze, jaka panuje wśród studentów, czy na rok, czy na akademiku, na akademikach po prostu. Jest to bardzo przyjazna, a zawsze atmosfera, plus też coś, czego wiem, że nie na wszystkich kierunkach w Polsce jest, że jest taka współpraca między wyższymi rocznikami i tymi młodszymi. Ludzie sobie nawzajem pomagają i jest też duża integracja. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą atmosferę tutaj u nas studiowania, to naprawdę ja mogę polecić bardzo Kolegium Polonikum, zwłaszcza ze względu na tą taką właśnie atmosferę, tak? Nie oszukujmy się, ale to jest bardzo ważne. Ta integracja między rocznikami jest bardzo silnie tutaj u nas rozwinięta. Zawsze możemy liczyć na pomoc starszych kolegów. I nie tylko, tak? To znaczy, no, wspieramy się, więc na pewno tutaj pod tym względem to jest, myślę, dość duży plus. Tak jak Marta wspomniała, też nie tylko tutaj na uczelni, ale właśnie na akademikach także, ze względu właśnie na te takie małe mieszkanka, które po prostu pomagają jeszcze tą taką, powiedzmy, rodzinną atmosferę tak gdzieś tam zawęzić w swoim gronie. Myślę, że z naszej strony to tyle. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań. Na pewno na nie odpowiemy. Przede wszystkim zapraszamy do Kolegium Polonikum. Uwierzcie mi, na pewno tego nie pożałujecie. Także zapraszamy i mamy nadzieję do zobaczenia w październiku na inauguracji roku akademickiego. Dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo. Poznaliście już prawo, germanistykę, ale w naszej ofercie mamy również studia drugiego stopnia i są to kierunki w języku angielskim. Jesteśmy na polsko-niemieckim pograniczu, na styku dwóch kultur. Ponad 30% studentów Kolegium Polonikum to obcokrajowcy. Na Wiadrinie mamy studentów ze 107 krajów. Komunikacja międzykulturowa idealnie wpisuje się w profil naszej placówki. O tym kierunku, dla kogo jest, jak wygląda rekrutacja, jakie są przedmioty, opowie Wam dr Marcin Popraski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam Was serdecznie. Moją rolą jest przybliżyć Wam pewien pomysł, który zrodził się w naturalny sposób w 2006 roku, żeby rzeczywiście korzystać z tej niebywałej okazji, unikatowej w skali Polski, jaką jest możliwość prowadzenia zajęć i pracy ze studentami, którzy żyją i codziennie komunikują się na polsko-niemieckim pograniczu. Tak jak moja przedmówczyni wspomniała, to nie tylko Niemcy, Polacy, to nie tylko osoby z Ukrainy, Rosji, ale to są też osoby, które przybywają do Frankfurtu nad Odrą po to, żeby wziąć udział w wymianach międzynarodowych, żeby wziąć udział w zajęciach właśnie w tym otoczeniu bardzo różnorodnych doświadczeń przywiezionych z bardzo wielu krajów i kontynentów. Ja sam prowadząc zajęcia ze studentami na tym kierunku, o którym za chwilkę parę słów Wam powiem, widzę, jak polscy, niemieccy studenci, jak i nabywają ciekawych perspektyw, pracując w jednej sali wykładowej, czy pracując w tej chwili online w podgrupach za pomocą narzędzi internetowych także, komunikacji cyfrowej z ludźmi, którzy pochodzą z Kolumbii, z Argentyny, z Meksyku, z USA, z Bangladeszu, z Gany, z Kambodży, z Finlandii, czy z Francji, czy z wielu innych krajów, jak rzeczywiście będąc w jednym miejscu na polsko-niemieckim pograniczu, w Kolegium Polonikum, można tak naprawdę doświadczyć bardzo wielu ciekawych wzorców wartości, zachowań, ale też pewnego rodzaju projektów, zastosowań, pewnego rodzaju doświadczeń, które mogą też nas zainspirować do działania. Mówię o kierunku studiów, który nazywa się Komunikacja Międzykulturowa. W Poznaniu, w Instytucie Kulturoznawstwa prowadzimy trochę bliźniaczy kierunek, też w języku angielskim, który dokładnie nazywa się Master of Intercultural Communication Studies. Natomiast to, co faktycznie można uzyskać w takiej najbardziej dużej dawce tego kontaktu międzykulturowego, dzieje się w Słubicach i we Frankfurcie, a przede wszystkim w Kolegium Polonikum. Dlatego, że to tutaj tak naprawdę nasi studenci mogą mieć styczność z osobami, którzy reprezentują właśnie różne kultury i mówią w bardzo różnych rodzimych językach.
To, co dzieje się w Kolegium Polonicum od prawie 14 lat w tej chwili, polega na tym, że wspólnie z Wydziałem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Viadrina prowadzimy podwójny kierunek studiów, który po polskiej stronie jest właśnie oparty na doświadczeniu naszych badaczy, naszych wykładowców, którzy zajmują się obszarem komunikacji międzykulturowej w różnych aspektach, w aspekcie właśnie antropologicznym, w aspekcie związanym z aktywnościami twórczymi, kreatywnymi, artystycznymi, ale również w aspekcie związanym chociażby z etyką, z biznesem, z marketingiem. To są takie dosyć praktyczne wymiary komunikacji międzykulturowej, choć oczywiście zbudowane na podstawach solidnych, teoretycznych ze strony naszych profesorów. Te doświadczenia związane z Instytutem Kulturoznawstwa spotykamy w tej przestrzeni spotkań, jaką jest Kolegium Polonicum, z doświadczeniami naszych kolegów i koleżanek z Frankfurtu i z niemieckiej uczelni, gdzie w ramach kierunków studiów magisterskich po niemieckiej stronie, które stają się częścią naszego wspólnego programu. Są to w tej chwili dwa kierunki studiów. Kiedyś to była również Intercultural Communication Studies. Dzisiaj te studia przybrały jeszcze szerszy wymiar i nazywają się one w tłumaczeniu polskim Języki, Komunikacja, Kultury w Europie, czyli tak zwany MAX, jeśli Państwo byście chcieli poszukać sobie to po skrócie, po stronie niemieckiej. Natomiast drugi kierunek studiów nazywa się Język, Media i Społeczeństwo, skrót SMG, to są studia magisterskie dwuletnie, które są wzajemnie takim, powiedzmy takim lustrzanym, może niedokładnym odbiciem, ale próbą pewnego rodzaju spotkania między ofertą polską a niemiecką. Co jest ważne w tym, to to, że decydując się na studiowanie komunikacji międzykulturowej na polsko-niemieckim pograniczu, mają Państwo szansę zrekrutować się na studia na Wiadrinie, a jednocześnie móc otrzymać dyplom Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytutu Kulturoznawstwa, który właśnie związany jest z studiowaniem na tym kierunku, który jest takim kierunkiem wspólnym. Czyli po zaliczeniu tychże dwóch lat zajęć w języku angielskim, w języku niemieckim, również z opcją dodawania pewnych elementów w języku polskim, mogą Państwo na końcu napisać jedną pracę magisterską, obronić ją przed taką właśnie bliźniaczą komisją niemiecko-polską i otrzymać dwa dyplomy studiów na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, właśnie w obszarze tych studiów magisterskich, które wspomniałem, MAX i SMG, związanych z językiem, komunikacją i kulturą, mediami, społeczeństwem, jak również otrzymać tytuł magistra kulturoznawstwa, sygnowany właśnie pieczęcią naszego znakomitego polskiego uniwersytetu. Stąd rzeczywiście tutaj ta możliwość otrzymania dwóch dokumentów funkcjonujących w dwóch przestrzeniach rynku pracy polskiego, niemieckiego i być może jeszcze wielu innych jest dosyć atrakcyjna. Studenci komunikacji międzykulturowej to nie jest bardzo liczna grupa, wbrew pozorom, ale dlatego, że te studia mają taki charakter dosyć, bym powiedział, bardzo skupiony na pracy empirycznej, na pewnego rodzaju właśnie tej interakcji. Stąd tu nie chodzi o masowość studiów, tylko chodzi o jakość tych studiów. I rzeczywiście prace magisterskie, które powstają na tym kierunku, mają charakter bardzo pragmatyczny i stosowany do bardzo różnych dziedzin aktywności w tym obszarze globalnego świata i w obszarze komunikacji międzykulturowej. Nasi magistranci, których to kilkunastu, od kilku do kilkunastu rocznie wypuszczamy tutaj, którzy mają właśnie ten podwójny dyplom. Ich prace dotyczą zarówno przestrzeni właśnie etyki biznesu i kwestii międzykulturowych, kwestii związanych z kulturą organizacyjną w jakichś zarówno korporacjach, jak i organizacjach pozarządowych, organizacjach charytatywnych. Ale tak jak mówię, również to są ogromne korporacje, w ramach których studenci prowadzą pewne badania związane z aplikowalnością różnych rozwiązań związanych właśnie z relacjami ludzi pochodzących z różnych kultur, mówiących różnymi językami, mających różne systemy wartości, różnego rodzaju podstawy związane z funkcjonowaniem w przestrzeni pracy. To są wielorakie tematy, które podejmowane są przez naszych promotorów razem ze studentami. Ta praca jest taka dosyć kameralna, w tym sensie, że jest bardzo bliski kontakt z wykładowcami i to jest rzeczywiście dużym atutem tych studiów. Tak jak Państwu mówiłem, seminaria, które odbywają się w takim gronie międzynarodowym, ponieważ oczywiście na naszych studiach niekoniecznie rekrutują się studenci z Kolumbii czy z USA, natomiast poprzez tą niezwykle bogatą sieć kontaktów Viadriny, która pojawia się po prostu
wprzęgnięta w te studia w Collegium Polonicum. Mamy okazję pracy w zespołach właśnie z ludźmi z bardzo wielu kręgów kulturowych i to jest niezwykle interesujące. Obserwuję studentów, widzę jak to rzeczywiście ich kręci, mówiąc kolokwialnie, że mogą w tak międzynarodowym otoczeniu kształtować i formować jakby swoje kompetencje, swoje umiejętności związane z przyszłym życiem zawodowym, mają się do możliwość odnieść do bardzo konkretnych sytuacji, które potem mogą przydać im się w wywiadach o pracę, w aplikowaniu o różne stanowisko na różnych krańcach naszego globu i tak rzeczywiście jest, że w ciągu tych kilkunastu lat wspólnie z Viadriną wypuściliśmy absolwentów, których teraz obserwuję na jakichś LinkedIn albo różnych sieciowych forach i widzę, co oni robią. To nie tylko pracują w korporacjach, nie wiem, dużych firmach samochodowych niemieckich czy dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, ale pracują w krajach tak odległych jak kraje na południu Afryki czy kraje azjatyckie, Chiny, Singapur, jak również za oceanem. Pojawiają się te osoby, pracują w Paragwaju, w różnych miejscach na południu, na południowym kontynencie amerykańskim. To są rzeczywiście osoby, które przy okazji bardzo bogatej oferty językowej, którą ma Viadrina, nie tylko poprzez centrum językowe, ale też poprzez rozmaite współprace wykładowców zagranicznych, hiszpańskojęzycznych, francuskojęzycznych, którzy przybywają na Viadrinę i można też z nimi mieć zajęcia fakultatywne. To jest niezwykle cenna oferta. W ramach naszego modułu zachęcam do tego, żeby zerknąć sobie na stronę tych kierunków studiów na Viadrinie, gdzie pojawia się również ten nasz polski kierunek, jak również do kontaktu z paniami z Biura Obsługi Studentów, przede wszystkim z panią Sylwią Cor, którą tutaj ponownie pozdrawiam, a która mówiła wiele cennych rzeczy przede mną, która rzeczywiście jest takim pierwszym kontaktem bezpośrednim, który może Państwu przekazać dużo dokładnych informacji na temat komunikacji międzykulturowej. Wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok, żeby zapoznać się z siatką tych różnych zajęć, z różnymi oczekiwaniami, które tutaj się nam pojawiają, ale zasadniczo ciekawą rzeczą jest to, że mamy pakiet przedmiotów obowiązkowych, ale mamy też pakiet przedmiotów fakultatywnych, które po prostu studenci sobie dobierają, a które potem przekładają się na ich prace magisterskie, a także na ich zainteresowania zawodowe. To są studia drugiego stopnia dla osób po licencjacie, które to przyjmują studentów z bardzo różnych kierunków, przede wszystkim kierunków humanistycznych, społecznych, ale także mamy dużo studentów, którzy są po studiach również z pogranicza ekonomii, z pogranicza tych nauk społecznych, które niekoniecznie wchodzą w ramach wydziałów humanistycznych, więc serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w rekrutacji na nasze studia magisterskie po Waszych licencjatach. Wydaje mi się, że rzeczywiście rzeczą cenną jest, żeby widzieć te studia w kontekście całego pakietu, jakim jest właśnie ten dwuuniwersytecki projekt komunikacji kulturowej, Intercultural Communication, czy Multicultural Communication, jak to teraz też nazywane jest po stronie niemieckiej. W związku z tym, jeśli Państwo macie jakieś pytania, macie ochotę wgłębić się w temat, wydaje mi się, że to jest myślenie przyszłości, ponieważ coraz więcej rzeczy dzieje się w tym kontekście globalnym i coraz więcej istnieje możliwości zarówno pracy zdalnej, jak też pracy na krańcu świata po prostu i potrzebujemy do tego bardzo precyzyjnie uszytych, skrojonych kompetencji, które w ramach tego programu studiów próbujemy Państwu zaproponować. Dziękuję bardzo. W ostatnich tygodniach wszyscy przekonaliśmy się, jak istotne są nowe technologie, cyfryzacja. Nauka odbywała się online, my również większość czasu pracowaliśmy zdalnie. I doskonale w ten światowy trend wpisuje się nowa jednostka, nowy projekt Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, European New School of Digital Studies. W tym roku w ramach European New School of Digital Studies uruchomiony zostaje pierwszy kierunek studiów. Są to studia drugiego stopnia, również prowadzone w języku angielskim i kierunek ten nam przedstawi moja koleżanka Tabea Wittney-Benfidan. Cześć, witam Was wszystkich. Master of Digital Entrepreneurship. Tak, Master of Digital Entrepreneurship to nowy kierunek, który rozpoczyna się w przyszłym semestrze zimowym z pierwszą grupą studentów. I po drugie, kierunek jest też nowością ze względu na aktualność tematu, bo tematem kierunku to cyfryzacja, jak już wspomniałaś, Ewa. Więc nasi absolwenci będą architektami tego nowego świata cyfrowego.
nasi studenci poznają tę transformację cyfrową z perspektywy różnych dyscyplin, więc nasz kierunek jest wyjątkowy, bo jest i interdyscyplinarny, i też bazuje na projektach. Dla kogo jest ten kierunek? Nasz kierunek MODE jest skierowany do osób z wykształceniem wyższym, więc absolwentów studiów pierwszego stopnia. Jesteśmy otwarci na absolwentów różnych kierunków. Jedyne wymaganie jest takie, że student musi mieć co najmniej 10 punktów ECTS z zakresu głównych dziedzin MODE, czyli z ekonomii, prawa, informatyki lub nauk społecznych i humanistycznych. Kierunek jest prowadzony w języku angielskim, więc studenci muszą mówić płynnie po angielsku, co najmniej na poziomie C1. A jak wygląda program studiów? Ile trwają studia? Tak, program składa się z 6 modułów i trwa 2 lata. Pierwszy rok obejmuje bardzo szerokie wprowadzenie do tematu digitalizacji i zmiany cyfrowej, a ponadto studenci też zdobywają pierwszą teoretyczną i praktyczną wiedzę techniczną, prawną oraz wiedzę też z zakresu biznesu. W drugim roku studenci zajmują się przede wszystkim projektami, pracują wtedy indywidualnie lub w grupach. I podczas tej fazy projektowej studenci mogą realizować swoje pomysły dotyczące wyzwania nowego świata cyfrowego. Na przykład może to być pomysł na jakiś własny biznes, ale też inny rodzaj projektu. Kiedy zaczyna się rekrutacja i jak wygląda cały ten proces aplikacyjny? Okres składania aplikacji rozpoczyna się 1 czerwca, czyli jutro. I wszyscy kandydaci składają swoje dokumenty na platformie Via Campus, to jest platforma Viadriny. I nie chcę tutaj wyjść w szczegółach, można wszystko poczytać na naszej stronie internetowej www.europeannewschool.eu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Waszą uwagę, za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam naszą placówkę Collegium Polonicum w Słubicach. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć więcej o poszczególnych kierunkach studiów, o rekrutacji, zapraszam serdecznie do kontaktu. Możecie do nas pisać poprzez naszą stronę na Facebooku, e-mailem. Wszystkie kontakty znajdują się do nas na naszej stronie internetowej www.cp.edu.pl. I mam nadzieję, że spotkamy się z Wami w październiku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.